Łez nie było, ale pot i okrzyki rozpaczy jak najbardziej. Ponad 2 godziny rywalizacji na kolanach w pełnym słońcu dały zawodnikom w kość. Pojedynek Capsel Cup wyłonił zielonogórskich mistrzów pstrykania. Tu nie ma zmiłuj się. Rozgrywka zapowiada się ostra i zacięta. Siła doświadczenia kontra energia młodości. Bywa, że marzenia o sukcesie brutalnie idą na dno, a porażka boli w dwójnasób. Adrenalina uzależnia i kurczowo trzyma gracza przy torze. Przepraszam bardzo, ale gram teraz, także nie mam czasu. A sukcesu to ja 47 lat temu pstrykałem to. Niehybrydowy paznokieć i doping, a wieloletni trening okazują się kluczem do sukcesu. Najlepiej wie ten, kto poznał smak zwycięstwa. Kiedyś podejrzałem, jak się ludzie bardzo fajnie bawią w ogóle przy kapslach na plaży nad Polskim Morzem. I tam trochę poćwiczyłem. Od razu widać, że strzał w patelnię to dla niektórych nie pierwszyzna. Debiutanci muszą przełknąć gorycz porażki i pogodzić się z życiem w ogonie. Było ciężko, takie te bandy, jak się dobrze uderzyło, to można było pokonać 2 zakręty nawet naraz, a jak się nie udało, to stało się dalej w tyle, prawda? Tutaj orzeł może być tylko jeden. Dobrze. Jeden raz. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę pogoda i sport. Zostańcie Państwo z nami.